okupacyjnych. I zjednoczenie Niemiec oznaczało z punktu widzenia prawno-międzynarodowego likwidację okupacji Niemiec, zniesienie okupacji Niemiec. I Wielka Brytania, której premierem była pani Małgorzata Thatcher wówczas, uzależniała brytyjską zgodę na zniesienie okupacji Niemiec od tego, czy Niemcy podpiszą traktat pokojowy z Polską, czy nie. Nie wiem, czy to mówiła szczerze, czy tylko tak mówiła, ale tak mówiła, że ponieważ Wielka Brytania się nieładnie zachowała wobec Polski w 1945 roku w Jałcie, co jest niestety prawdą, no to teraz już chce to naprawić i chce dopilnować, żeby Niemcy już traktat pokojowy z Polską podpisały. Dlaczego to było takie ważne? Otóż dlatego, że traktat pokojowy rozstrzyga i załatwia ostatecznie wszystkie remanenty wojenne, jakie wynikają z wojny między dwoma państwami. Wszystkie. Jak jest traktat pokojowy, to zawarty, to potem już nie ma żadnych, że a to żeśmy tam czegoś zapomnieli, to nie, już tego nie ma. Kanclerz Kohl bronił się rękami i nogami, żeby tego traktatu pokojowego z Polską nie podpisywać. Więc musiał mieć widocznie jakiś bardzo poważny powód, bo gdyby to nie było, nie miało znaczenia, to nie zapierałby się tak do tego stopnia, że gotów był przeciągnąć jeszcze okupację Niemiec. Gotów był to przedłużyć, dopóki się w Anglii rząd nie zmieni, żeby tylko tego nie robić. Więc naprawdę musiał to być jakiś ważny powód. Nie z błahych powodów. I proszę Państwa, ponieważ rząd polski w pewnym momencie przestał okazywać zainteresowanie do tego, żeby Niemcy traktat pokojowy podpisały, no to Wielka Brytania przestała się też upierać, bo jak Polacy nie są zainteresowani, to tym bardziej, to nie, no nie będzie, nikogo nie można uszczęśliwiać na siłę. Skończyło się na tym, że kanclerz Kohl i pan premier Mazowiecki przystąpili pobożnie do Komunii Świętej w Krzyżowej podczas uroczystości nabożeństwa i tak dalej. I Niemcy tak się wykpiły przed traktatem pokojowym z Polską. Niemcy zawarły z Polską tylko traktat graniczny. Powtórzyły właściwie traktat z 1970 roku, który jeszcze podpisał w grudniu kanclerz Willy Brandt i Władysław Gomułka, to znaczy jako tam no, Cyrankiewicz, ale no, za Gomułki jeszcze to się odbyło. Powtórzyły ten traktat graniczny, znaczy uznały granicę państwową na Odrze i Nysie Łużyckiej i podpisały drugi traktat, później co prawda, bo 12 września 1990 roku w Moskwie został podpisany traktat 2+4. Właśnie on likwidował okupację Niemiec ostatecznie i Niemcy w następstwie tego traktatu moskiewskiego jeszcze, bo to było obiecane, to obiecały, podpisały z Polską traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Do traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy dołączone były oświadczenia obydwu sygnatariuszy, to znaczy ministra Genschera i ministra Skubiszewskiego, że ten traktat nie dotyczy roszczeń majątkowych osób prywatnych. Minister Skubiszewski tłumaczył w Sejmie, że to oznacza, że te sprawy zostały załatwione, no ale Niemcy inaczej to interpretują. No, jak traktat czegoś nie rozstrzyga, to znaczy, że nie jest rozstrzygnięte, to logiczne. Tu akurat Niemcy chyba mają rację. Minister Skubiszewski jak zwykle kłamał w Sejmie. Otóż proszę Państwa, następna poszlaka, to jest jedna poszlaka. Następna poszlaka to jest list niemieckiego ministra spraw zagranicznych Mikołaja Kinkela do Radia Kolonia z roku 1995. Minister Kinkel napisał w tym liście, że Niemcy nigdy nie uznały wypędzeń, zawsze traktowały je jako akt bezprawia w stosunkach międzynarodowych. Jest rzeczą oczywistą, że takie bezprawie nie może być
przeciągane w nieskończoność, że w jakimś momencie trzeba położyć mu kres, a nawet no, dokonać jakiegoś wynagrodzenia, prawda, krzywd i tak dalej. I to jest druga przesłanka. Trzecia przesłanka to jest uchwała Bundestagu z roku 2000. Bundestag podjął uroczystą uchwałę, w której dziękował wszystkim rządom niemieckim, że w sprawie wypędzeń zachowały niezmiennie pryncypialne stanowisko, no takie, jakie wyraził minister Kinkel w liście do Radia Kolonia. No i tak to wygląda. Tak wyglądają te przesłanki. Proszę Państwa, w 2 lata po przyłączeniu Polski do Unii Europejskiej pozarządowa organizacja niemiecka, Powiernictwo Pruskie, wystosowała 22 pozwy. Złożyła w Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu 22 pozwy przeciwko Polsce. Pozwy dotyczące zwrotu tytułu własności mienia prywatnego. Wcześniej jeszcze, i to jest 4. przesłanka, pan premier Jarosław Kaczyński w sierpniu chyba, jeśli dobrze pamiętam, 2006 roku zaproponował pani Angeli Merkel, pani kanclerz, zawarcie traktatu polsko-niemieckiego o opcji zerowej. To znaczy, że na podstawie tego traktatu, żeby Polska i Niemcy wyrzekły się wszelkich wzajemnych roszczeń, jakie ewentualnie mogłyby wynikać z II wojny światowej. Odpowiedź pani kanclerz Merkel była taka, że rząd niemiecki takiego traktatu z Polską podpisać nie może, ponieważ wtedy musiałby wziąć na siebie obowiązek realizacji roszczeń majątkowych przesiedleńców. Stanowisko pani kanclerz Merkel dezawuowało twierdzenia wszystkich autorytetów moralnych, różne zapewnienia takie, że te roszczenia przesiedleńców mają charakter fikcyjny. Otóż gdyby takie były naprawdę, to pani kanclerz Merkel by się nie bała wziąć na siebie z tego tytułu odpowiedzialności, bo z tytułu fikcyjnych roszczeń żadne zobowiązania nie wynikają. Ex nihilo nihil fit. Z niczego nic nie będzie, jak mówili jeszcze starożytni Rzymianie. W związku z tym, jeżeli natomiast pani kanclerz z takim uzasadnieniem propozycję zawarcia traktatu odrzuciła, to znaczy, że przynajmniej w ocenie rządu niemieckiego te roszczenia wcale nie są fikcyjne, tylko są całkowicie realne. A że rząd niemiecki na razie ich nie podnosi, to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast traktuje je jako całkowicie realne i nawet uzasadnione. Nawet uzasadnione. Otóż, proszę Państwa, kiedy w kilka miesięcy później, w grudniu 2006 roku, Powiernictwo Pruskie złożyło w Trybunale w Strasburgu 22 pozwy przeciwko Polsce, jako pierwszy to był pozew Jakuba Goldschmidta z Wrocławia o zwrot fabryczki, licząc na to, że Żydowi to Trybunał nie odmówi, prawda, bo jeszcze, żeby się nie narazić na zarzut antysemitnictwa. Wtedy wszystkie autorytety moralne, których, jak Państwo wiecie, u nas nie brakuje, zapewniały nas, że Trybunał natychmiast te pozwy poodrzuca jako oczywiście bezzasadne. Mamy czerwiec roku 2008 i Trybunał w Strasburgu nie odrzucił ani jednego pozwu Powiernictwa Pruskiego. Co prawda, ani jednego też nie rozpatrzył.